Miało być pięknie, a wyszła klapa. Wielu miłośników teatru czy muzyki ostrzyło apetyty na zapowiadane spektakle, koncerty. Ale ogłoszony w środę kolejny lockdown pokrzyżował plany publiczności, artystów i pracowników Suwalskiego Ośrodka Kultury. W ostatniej chwili odwołane zostały zaplanowane na dziś marzeń tańce, które zapowiadaliśmy niedalej jak w środę. Na liście usuniętych bezpowrotnie wydarzeń są między innymi familijne warsztaty ozdób świątecznych, warsztaty medytacyjne, spotkanie warsztatowe dotyczące ptaków Suwalszczyzny. Szereg innych imprez zostaje przesuniętych ale nikt nie jest w stanie określić nawet przybliżonego terminu ich odbycia. Są to m.in. koncerty Dawida Podsiadło, powitanie wiosny z kapelą Zespołu Pieśni i Tańca Suwalszczyzna, spotkanie z Nightcam, dwa spektakle teatralne kolacji dla Głupca w znakomitej obsadzie. Bezterminowo odroczono spotkanie DKF-u, warsztaty szydełkowania i wernisaż wystawy Człowiek i Przestrzeń autorstwa nieżyjącego już Andrzeja Strumiło – nie tylko sok ubolewa nad skutkami lockdownu. Muzeum Okręgowe musiało zamknąć drzwi przed chętnymi do odwiedzin pasjonującej wystawy Jatwiejskie Eldorado. Zamknięto też do odwołania pływalnie, sauny i obiekty sportowe.